Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Moi drodzy, dzisiaj taki trochę nieogarnięty dzień, znaczy ogarnięty w sumie, ale jakoś tak wszystko jest na łeb na szyję. Jedziemy z Simonem, o nie, pas mi się rozpięły. Jedziemy z Simonem robić foty, takie typowo jesienne. Ale zanim pojedziemy zrobić foty, jedziemy na targ po taką wielką dynię, której zrobimy taką, wiecie, straszną minę i w ogóle, i użyjemy to też do fotki. Także spoczko, wzięłam ze sobą Y-Fooda, bo zapomniałam zjeść śniadania. Znaczy, nie zapomniałam zjeść śniadania, po prostu nie miałam kiedy zjeść śniadania, o może tak. Także lecimy. Lecimy, a wy nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Trochę się pluję, mam gumę. Subskrypcji, łapki w górę i dzwoneczka, żebyście z każdym filmem byli na bieżąco i lecimy w poszukiwaniu ogromnej Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Jak ci zimie idzie? Bardzo dobrze. Już mi lewa ręka zdrętwiała, zmieniłem teraz na dwie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Zimie targa moją dynię, bo ja się uparłam. Słuchajcie, że ja chcę dzisiaj taką mega zarąbistą fotkę. Zobaczycie zresztą, zobaczycie, więc wpadajcie na Instagrama. Jeszcze jej nie będzie, bo ten vlog, który co teraz nagrywam, wylatuje dzisiaj na YouTube. Więc, kurczę, będzie może jutro albo pojutrze. Więc oczywiście śledźcie Instagrama na bieżąco. I lecimy teraz, słuchajcie, szukać jakieś miejscóweczki. Gdzieś tu jesteśmy w polu, dotarlimy. Kurde, no nie wiem, zobaczymy, co nie? Co to będzie? Tak, dokładnie. Szukamy spota jak w Metinie. Jak nie, ten, kto grał w Metina, to wie, o co chodzi. Tak, dokładnie. Tam są jakieś, jakieś krowy, ale to zresztą czuć. Wy nie czujecie, ale my czujemy. No dobra, lecimy. Słuchajcie, wzięłam i zapisałam sobie kilka fajnych fotek na Pinterestie i zaraz wam pokażę, o co mi chodzi z tą dyńką. Nie pokażę wam, bo jednak nie widziałam tego na Pinterestie, tylko gdzieś na Instagramie. A teraz nie mogę znaleźć, ale w każdym razie zobaczycie to na moim Instagramie. A teraz chcemy zrobić coś takiego, zobaczcie. Czemu parasolki nie wzięłam? Coś takiego. Tylko musimy znaleźć liść, to jest klon? To jest chyba klon, co nie? Mm-hmm. No dobra, coś takiego znajdziemy. Misja poszukiwania liścia klonu. Coś takiego zrobimy. Co nie? No, let's go. Dobra, to sobie muszę podciągnąć moje kozaki. Zabieram sobie, słuchajcie, za dynię. Powiem wam, że ona troszeczkę waży. Wzięłam noże specjalnie, żeby ją tutaj powycinać. Mogłam to zrobić wcześniej w domu, no ale blond włos. Ale blond włosy, moi drodzy. Nieważne, w każdym razie wyciągam. Nie spadnie? Nie spadnie. Wyciągam zaraz noże, ale zanim ogarnę tą dynkę, to wezmę i się napiję. Słuchajcie... O nie! Ale hit! O ja nie mogę! Ja mam coś dla ciebie. Dla ciebie, tak? Ty się patrzysz. Ja wzięłam dla ciebie, słuchaj, pomyślałam o tobie też, żeby nie było, że myślę, tylko o sobie. Proszę bardzo, sobie wzięłam kawowy. Pewnie, moi drodzy, już widzieli się na moim kanale nieraz Y-Fooda, ale wiemy o tym, że tutaj co chwilę dochodzą nowi oglądający, także, moi drodzy, jak jeszcze nie subskrybujecie, to tam zasubskrybujcie. W każdym razie, wracając do Y-Fooda, słuchajcie, jest to po prostu już gotowy posiłek dla mnie. To jest po prostu mega fajna alternatywa, bo jak wiecie, ja jestem śliską paznokci, więc ja po prostu sobie biorę takiego szejka i wiecie, nie muszę jeść z moimi klientkami, przy moich klientkach, tylko po prostu sobie otwieram, piję i jestem po prostu już najedzony. Jest to, moi drodzy, ogólnie pełnowartościowy posiłek, który składa się z 26 witamin i minerałów, także to jest naprawdę mega fajna alternatywa, jeżeli gdzieś wam się spieszy, na przykład tak jak mi dzisiaj. Ja dzisiaj do rano wstałam, ogarnęłam się, nie zdążyłam zjeść śniadania,
wzięłam po prostu sobie Y-Fooda i pocisnęłam właśnie na foteczki. Także moi drodzy, jeżeli wy byście chcieli sobie przetestować, a jest tam fajna taka opcja właśnie takiego zestawu degustacyjnego, który właśnie ja teraz posiadam, możecie sobie spróbować wszystkich smaków właśnie, kokosowy, waniliowy, bananowy, czekoladowy, multum smaków. Także obczajcie sobie, link macie w opisie, a oczywiście z moim kodem DONCIE macie 10% zniżki. Także fajnie byłoby skorzystać. Ja się zabieram za posiłek i lecimy z kolejnymi fotami, z naszą dyńką, która nam właśnie wcześniej zleciała. Wycinamy ją i robimy mega fajną foteczkę. Co nie? Mhm. A jak ci smakuje, Johnny? Pycha. Dobre, co nie? Mega smaczek. Dobra, zabieramy się za to. Mam nadzieję, że nam wyjdzie. W ogóle hit jest, słuchajcie, taki, że jak ja ją będę nakładać na głowę, to ona będzie mokra. Ale wzięłam ściereczkę taką, żeby ją wytrzeć, aczkolwiek ta ścierka dużo nie da, więc... O, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jakie mam te oczy zrobić? Survival, proszę Państwa. Panie, nie wiem, jak te oczy zrobić, ale lecę na spontanie. Spontan najlepsze. Wiesz, co jest najgorsze? Że nawet tutaj nie mam żadnego zmywacza. Jak robiłam w domu tą dyńkę... A, no. No, i będzie lipa teraz. Dobra. Jolo! 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 Nieźle. No dobra, to będzie wycięte. Muszę patrzeć na twoją głowę. Aha, patrzysz na moją głowę, czy się zmieści. No, ale może najpierw weźmy ją... A, bo dobra. Tam mam jeszcze mały nożyk. Masz mały? Mam jeszcze mały, no. Możesz rzucić mały, to już będę trzymała. Wzięłam... Będzie precyzyjniej. Wzięłam tutaj mały nożyk. Także słuchajcie, Simi tutaj wycina tam, dyńkę. Wzięłam. Lecimy z buksikiem, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Ogólnie wnętrzności dyni zostawimy tutaj w lesie, bo na pewno sobie jakieś tutaj zwierzątka je zjedzą. Jakieś dziki? Sarny? Sarny. Nic im się nie stanie, co nie? One jedzą takie coś? Nie, jedzą. Tak? Naturalne jest, nie? No, tak powiedział Simi, więc jakby coś to by na Simiego. No, także fajnie. Jestem mega ciekawa tego efektu. Widziałam właśnie na Instagramie dużo takich osób, które właśnie robiło właśnie takie właśnie fotki. Mega mi się podobały, mega mnie zainspirowały. Ja to w ogóle chciałam w tamtym roku już zrobić, ale jakoś tak wiecie, tego Instagrama tak słabo prowadziłam. Teraz się troszeczkę zmobilizowałam. Także kurde, mam nadzieję, że wyjdzie zarąbista fotka. Mega bym chciała. Zobaczcie, Simi, jak pięknie, ładnie. On to o każde detale w ogóle dba, nie? No staram się. No, a i mega będzie fajna, śmieszna taka. Kurde, ja taki mam vibe właśnie na te dynie. Lubię drylować, znaczy robić dynie, no. W ogóle robię na Halloween. Co roku robię. Ale musimy się sprężać z nimi. No. Lecimy. Jeszcze serducho, buźka si. I nara. Dynia jest, słuchajcie, gotowa. Tylko, że ogólnie dobrze, że mam taki ręczniczek, więc wsadzę sobie, żeby aż tak sobie nie ubrudzić włosów, aczkolwiek i tak będę musiała dzisiaj myć beret. Także idziemy, bierzemy... A, leci! Nie leci? Dobra. Bierzemy statyw i lecimy tam na dróżkę. Dobra, moi drodzy, przełomowy moment. Jednak stwierdziłam... Nie, chyba tego nie biorę. Nie? Nie, no. Mrówka jeszcze tutaj jest. Dobra, lecimy na hardcora po prostu i tyle. Będzie śmiesznie. Dobra, ja się boję po prostu o swoje włosy, no ale dobra. Liczę. O, ale jak pachnie! O kurwa, ona jest taka ciężka! A jak to mega zajebiście wygląda! Skończone, żeśmy już pochowali wszystkie nasze rzeczy, bierzemy naszą dynię. No weź tą dynię, bo ja muszę wziąć jeszcze statyw, zaraz go złożę. I lecimy, słuchajcie, lecę po Maksiulkę. Kupiłam jeszcze dynię, nie pamiętam jaki rodzaj, ale chcę zrobić dzisiaj zupę dyniową, więc jeszcze polecę sobie szybciutko na zakupki i widzimy się, moi drodzy, już z Maksymilianem w domku. Wróciłam do domu, słuchajcie, i co przyszła? Ta, paczka! Paczka!
Nie tylko twoja tam jest, tylko też jeszcze mój komplet, w sumie jeden. Więc oczywiście takie wielkie pudło, a moja jest tylko spódniczka i mała marynarka. Także, nie rób tak, odpakowujemy, dawaj. Łazisz i lecimy z unboxingiem. Ty lepiej nie odpakowuj paczki, bo teraz odpakowałeś paczkę i upadłeś, pamiętasz? Kiedyś? No, ale ja chyba... Tak. Też tak upaść jeszcze raz? Nie, dobra, daj, mama ci pomoże, czekaj. Najlepsze to może być na koniec dnia. O, sztos. Pokaż. Personalizowane. Mamo, pokaż. O, ale jesienny kolorek. Zobacz, co to jest. Rower, tak. Tutaj? Lecę, dobra, słuchajcie, ja to wezmę, wyciągam wszystko i potem wam pokażę, co tutaj się znajduje, bo jest tutaj naprawdę bardzo dużo rzeczy. I tak naprawdę wszystko jest dla Maxa. O, tu jest tylko jedyne co. Moje. Dobra, troszeczkę tutaj porozkładałam i hit w ogóle taki, że zamówiłam dresy. Dwa takie same, słuchajcie, więc tutaj już dałam na Instagrama, że sprzedam. Mam nadzieję, że mi pójdzie, bo no, nie potrzebujemy dwóch dresów, a tutaj jest taki sam, tylko że spersonalizowany z takim znaczkiem rowerka. Także tak. Tutaj zamówiłam kurteczkę. Mam nadzieję, że będzie dobra, bo jest taka duża, ale w każdym razie jest to kurtka jesienna, na taki w sumie początek zimy, także fajnie, do tego zamówiłam mu taką szarą czapkę, także będzie fajniutko wyglądał. Kurczę, powiem wam, że naprawdę jest tutaj dość sporo rzeczy, nie będę jakoś tak zbytnio się tutaj pierdzieli, żeby wam pokazać wszystko całkowicie. Także są tutaj, o, spodnie takie wełniane, tu są spodnie, które, słuchajcie, ja zamówiłam Maxowi te spodnie. Już chyba od rozmiaru 60 parę, coś takiego, a już ma 110, także cały czas są te spodnie z nami. Tutaj są kolejne spodnie, takie bardziej jeansowe, ale dalej są to leginsy. W ogóle ja nie preferuję jeansów u dzieci, także chcę, żeby Maxowi też i było wygodnie, ale też żeby ładnie wyglądało. Tutaj mamy taką koszulę elegancką, tutaj taką białą, zwykłą, bo niedługo będzie miał pasowanie na przedszkolaka. No i dobra, w sumie lecimy tak na szybkiego, żeby tutaj nie przedłużać. Mamy oczywiście komplet z psiego patrolu, mamy tutaj taki, o, komplecik. Tutaj mamy sweter, taki elegancki, tutaj mamy kolejny komplet z Mickiego, tak, Mickey Mouse. Tutaj mamy kolejny komplet z takim czymś, panu, a nie wiem co to jest, wiem, że kiedyś tą bajkę oglądałam, ale nieważne. Tutaj mamy taki dresik, kolejny dresik, on jest taki mega, mega milusi. Tutaj mam, Boże, w tym swetru, tutaj, w swetrze tym jestem mega zakochana, jest przepiękny, sama bym taki chciała, szkoda, że aparat nie pokazuje koloru jaki jest, ale jest przepiękny. Tutaj mam taką bluzę zwykłą, szarą, z kapturem. Tutaj kolejny dresik, komplecik, taki, o, coś śmiesznego i szara bluza, tak? Tak, i to wszystko, także no, jest tego sporo. Ja zamówiłam sobie takie coś, to są spodenki ze spódniczką, coś takiego. No i do tego jest taka marynarka, kurczę, jest ona, o, jakieś fusy, jest tutaj taka ładnie zaplatana, także zaraz się w nią przebiorę i zobaczę, czy będzie spoko wyglądała, czy będziemy ją odsyłać. No i dobra, prezentuje się to tak, do skietek, także fajnie, oczywiście nie do skarpetek, tylko do jakichś, kurczę, nie wiem, może do tych kozaków, które miałam dzisiaj, albo może jakieś botki takie dłuższe, albo coś na obcasie. W każdym razie zamówiłam ten komplet specjalnie na galę MMA, na której byłam ostatnio, no i niestety nie przed mi na czas, przed dopiero teraz, przed już po. W każdym razie na pewno będzie jakaś okazja, żeby go nałożyć. Ja kiedyś pamiętam, jak zamawiałam ciuchy, to coś eleganckiego mi się podobało i tak zawsze sobie myślałam, nie zamawiam tego, bo pewnie to mi się nie przyda, a gdzie ja to ubiorę, jak ja nigdzie nie chodzę. I zawsze jaki był taki moment, że wiecie, że gdzieś trzeba było wyjść, to ja nigdy nie miałam się w co ubrać. Także stwierdziłam, że zamówię takie, takie coś. No i teraz rozkminiam, czy ja w tym dobrze wyglądam. Także nie wiem, słuchajcie, to ta spódniczka ma takie tutaj takie, takie jakby ala trójkąt, widzicie? A ja mam tutaj takie troszeczkę sadełka. Jakiś kurde, no nie wiem. Kurde, nie wiem. Nie wiem też, czy w ogóle tą marynarkę tak się wiąże, bo zobaczcie, ona ma tutaj, o, takie kurde śmieszne jakieś, o, coś takiego. Się kurde, a wiecie co, wezmę wam i specjalnie aż rozplączę to i to
O, jest coś takiego. Nałożyłam sobie top specjalnie, bo bez, jak byłam w samym staniku, to za bardzo, za wulgarnie. Tak nie wypada troszeczkę. W każdym razie takie długie sznurki, czyli najwyraźniej wiadomo, no gdzieś tu się to wiąże. To jest komplet, nie wiem. Nie wiem, czy przypadkiem nie będzie lepiej, jak zamówię to rozmiar S. Aczkolwiek tutaj w długości i tutaj jest dobre, tylko te rękawy takie są szerokie. Możliwe, że po prostu to jest takie właśnie oversize, takie właśnie, wiecie, luźne. To jest, no, nie wiem, dobra, zastanowię się nad tym. Jest to ładne, jest to eleganckie, tylko gdyby ta spódniczka miała takie, wiecie, o, tutaj proste, to by było fajne. A teraz takie, no zobacz, śmieszne, bo tu są spodenki, tu są spódniczka, więc to fajnie wygląda. No dobra, słuchajcie, nie będę przedłużać, miałam robić dzisiaj jeszcze zupę dyniową z grzankami, ale przyszłam, zaczęłam troszeczkę montować vloga i miałam to zrobić później, miałam być na zakupy, nie pojechałam na zakupy, także po prostu albo pojadę jutro, albo pojadę pojutrze i tak samo zupę zrobię pojutrze, albo jutro, nie, zobaczymy. Ja się będę z wami żegnać, ponieważ to już jest ten czas, kiedy za niedługo idę myć Maksymiliana, no i wiadomo, słuchajcie, tu jest... zawsze jak jest, także nie ma żadnej tutaj nowości. Wy nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę i dzwoneczka, ale śmieszne to sobie okuzaj. I widzimy się, moi drodzy, w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że też taki vlog wam się podobał, z takiego właśnie wyjazdu na takie fotki, a myślę, że fotki wyszły naprawdę genialne, więc wpadajcie na Instagram i do zobaczenia w kolejnym vlogu.